Jestem w środku, I mean. Dziko jebana, kurwa, otwórz te drzwi. Zareaguj, jakiś funkcjonariusz na mnie. Dobra, pokazuj, bo zaraz się zatrzymam. Ale co mnie, kurwa, zatrzymasz, jak właśnie jestem zatrzymany? Zabiorę wam samochód, nie odjedzie się nigdzie. Szmato, kurwa, z nadwagą. Se pewnie, kurwa, farmisz siano, żeby samochód limitowany kupić. Przepraszam, poniosło mnie. To zamknij pizd***, masz prawo do milczenia. No weź go, kurwa, obraziła się, pierdolona. Masz dwie strony, albo do przodu, albo do tyłu. Z tyłu jest krata. Wtargnąłem tutaj w przebraniu funkcjonariusza i odbiłem kolegę. No to zmienia postać. Droba jop. Dobre. Dzień dobry. Ja po rentę. Ten rozbity wyrostek, ale jeszcze nie wycięty. Dziurawe lewe płuco, arytmie trzeciego stopnia. Matko boska, co ty mówisz? Nie wiem, no 300 tysięcy. No to mam zero, co? Zero. No błysk, to licencję na broń ci jeszcze może dam, co? Kurwa, idź do dentysty, bo jak mówię, to słyszę sam siebie! Policja. Dobra, ile? 75 tysięcy. No stary, zobacz jak ja chodzę. Oj. Zaraz mam tutaj zebranie i siadam do konferencji, nie? Komisarz trzeciego stopnia, Andrew Johnson, pochodzę z Kalifornii. Wychowałem mi antylopy. Nie ma dla nich ratunku. Co jest, ty? O, idziemy na rozebranego dziada najpierw? Rozebrany dziad to jest to. Nagi dziad, tylko muszę o wytrych, kurwa, poprosić, bo mi zajebał ten policjant. Kurde. O, tu są. Uja! Gdzie ja się dostałem? Dobra, robimy tak. Jestem w środku, I mean. Okej, okay. Ty, gdzie ja jestem? Co jest? Dobra, chcę stąd wyjść. Okej, okay. Pusto, wracam. Dobra, chcę stąd wyjść, kurwa, pomocy. Dobra, wybiłem te drzwi z barka, a te były otwarte. Wybija drzwi. O, są. No ratunku. No nic nie mogę zrobić. Dobra, rozwiążę to jak człowiek. Ale nie wiedziałem, że tu... Stary, to jest taki motyw, co ja odkryłem właśnie. No nie odjeżdżaj, kurwo! Witam. Jak życie? Wszystko okej? O! Jest! Co to kurwa są za funkcjonariusze? No do bana te kurwy! Reagujcie! Co za śmiecie, kurwa! Dziwko jebana, kurwa! Otwórz te drzwi! A, tego nie ma! Kurwa, turbusie jebany! Halo! Co ty robisz? Zareaguj, jakiś funkcjonariusz na mnie! No reaguję, ubierz cię! No kurwa, nie mam ubrań, bo mi zabraliście na... Jak byłem zatrzymany i miałem się zgłosić po zwrot wytrych. I kurwa nie mam wytrych i ubrań, bo po ubranie jeszcze muszę jechać. Ale co? Wytrych. Trzymasz dokumenty w tym, znaczy ubrania w tym, no w środku komendy. No tak. Dobra, to wejdę z wami. Gdzie ty wchodzisz? To po co mam wchodzić do środka komendy, kurwa? Żeby sobie się ubrać. No ale ja chcę wytrych tylko. No bo miałem wytrych podczas zatrzymania. Jak ty nazywasz? Dokumenty pokaż. Prawo jazdy. Nie mam przy sobie, serio. Dobra, pokazuj, bo zaraz się zatrzymam. Ale co mnie kurwa zatrzymasz, jak właśnie jestem zatrzymany? Wychodzę z zatrzymania i chcę tylko... Wysiadasz. Ręce do góry. No i gdzie jedziesz? Ty! Miałem kluczyki. Wysiadaj. Zabiorę wam samochód, nie odjedzie się nigdzie. Raz. Nie strzelaj, proszę nie strzelaj. Dwa. Nie strzelaj. Wysiadaj z pojazdu. Ajała.
Dobra. Do góry podnieś. Ale nie aresztuj mnie, kurwo, ty jebana, idź se... Jeszcze dobra, tak pierdolona prawa, blondyną. Lewa ręka. Szmato, kurwa, z nadwagą. Se pewnie, kurwa, farmisz siano, żeby samochód limitowany kupić. Ta farmie takich kasztanów jak ty. Zamknij mordę, kurwo, bo to ksiaro pierdolona. Chcę tylko, kurwa, wytrych się przypierdalasz do mnie. Sam se pójdę. Szmato jebana, ty. Przepraszam, poniosło mnie. Nie powinienem się tak odzywać, sorki. Ale to przychodzi ludzkie pojęcie. Zabieracie mi ubrania, wytrych i nie mam nic. Co ze mną biegasz, kurwa, pirotechniku? Masz prawo do milczenia. Zamknij pizdę, jak masz prawo do milczenia. Tego. Nie rozmawiam z tobą. Weź go. No weź go, kurwa, obraziła się, pierdolona. Kurwa, ty. Chodź. No już, uspokój się, zamknij, bo ci żyłka pęknie. Zamknij pizdę, iść na ombre do fryzjera, kurwa. Modelko, mówi pierdolona. O ty, kurwa, co łysy? Chodź. Siwy, powiedziałam, nie łysy. Uszył mi. A nie, na waleta latasz po komendzie. Ale zabraliście mi ubrania, to jak mam latać? Tak, na pewno. No przysięgam, zabraliście mi ubrania. Jest na bodycamie zresztą. Za co jestem zatrzymany, jak chciałem tylko odebrać własność swoją? Czemu wyzywasz? Przepraszam, wyciągam kartę skruchy. Nie mnie przepraszaj. Ale to z... Ja z tą blondyną to do podstawówki chodziłem, my się znamy dobrze, my tak se czasami... Tak. Ten small talk. Słucha pani. Jak to słucha? No słucha to, co masz do powiedzenia. Mokra. Masz dwie strony, albo do przodu, albo do tyłu, z tyłu jest krata. Nie no, do przodu. Przepraszam, poniosło mnie. Ja tylko wytrych chciałem mój odebrać, bo mnie zatrzymali bezpodstawnie. Nie zwrócili mi przedmiotów i miałem tu czekać na funkcjonariuszów jakiś, a... Ominęli mnie i potrącili przed wami chwilę. Po prostu na pani się wyżyłem, ale to było niepotrzebne. To było kompletnie niepotrzebne. Przepraszam, ma pani piękne włosy, super sylwetkę i samochód na pewno też ładny. No. Coś jeszcze? Co jeszcze? Co? No jeszcze wytrych bym chciał i się pogodzić, bo po co taka kłótnia między nami ma być? Mhm. No. Przyjmujesz przeprosiny, czy nie? Nie wiem, średnio tak trochę. Naprawdę z głębi zastawki. Sorka memorka. Lepiej przyjmuję. Dobra, teraz tak. Rozkuję ciebie, biegniesz się do sklepu się przebrać i wciskasz w dzwonek. Nie biegasz po terenie komendy. Zrozumiano? Dobra, idę się ubrać. Idę się przebrać. A! Słucham. A na ubrania? Bo kompletnie... No mówię, idź pan się ubrać. Ale nie mam na ubrania nawet. Bo wszystko mi zabraliście i wszystko jest w depozycie wpisane. Masz jeszcze dychy. Masz bułkę, jakbyś był ładny. Kurwa, bułkę dostałem, 3 dyszki, po terminie? A, dobry burger jeszcze, ty. 3! Zajebiście. Kurwa, 7 dyszek na plus. Ja już liczyłem, że na terroryzm, nie? Mnie wpierdalają. Dajcie spokój, no. Ale dlaczego zabrało mi kluczyki, które miałem ze sobą, zabrane z samochodu ich i nie mogłem zamknąć im samochodu i sobie odjechać? I wtedy bym się przebrał za funkcjonariusza i jeszcze bym miał radiowóz z tym. Zaraz mnie na napad powiną. Kup ubrania? Po co mam kupować ubrania? Się mogę przebrać w domu. To nie dość, że mam 3 dychy, to jeszcze na apartamenty sobie mogę podjechać. Kurde, nie sądziłem, że zaczynamy dzisiejszy dzień z takim bifem, nie? Czekałem. Jak on tutaj? No czekałem przy dzwonku, nikt nie przyszedł, to sobie sam wlazłem. Ale chodziło o to, że byłem zatrzymany, zabrali mi wszystko. A chodź do lobby. Oskarżenia okazały się nieprawdziwe i straciłem wytrychy 2. I telefon. A kto cię przeszukiwał? No kurde, nie, taki łysy, kurde, żebym to pamiętał. Co? Policjant, taki, ten taki zwykły granatowy strój. LSPD? Ta. Nie pamiętasz numeru telefonu? No właśnie nie, zanim znajdę to kupa. Daj mi 2 numery, Sasan. Albo jakiś dokument tożsamości. 1117. A dowód też mi zabrał i nie mam. A nie, mam dowód. Dobór mam. Pan Rel Rawiediew Szejbena Szulangenistanow. Tak, to ja. Dobrze. Dobra, kto pana skierował z dowodu? No już mam dowód. Jednak już mam dowód. Okej. Okay. Myślałem, że czyli dowód co? Też. Ale tylko nie mam... Miałem tak, jeden wytrych taki już prawie zepsuty, a drugi miałem nóweczka sztuka, nie? Ale to funkcjonariusz pana skroił? Tak, no wziął, powiedział, że po sprawie. I telefon tak samo, no i byłem w więzieniu, w sensie w tej celi, i powiedział, dobra, dzisiaj przymknę oko i mnie wypuścił. Czemu ci nie zwrócił tych rzeczy? To nie ukradli ci... Nie... Jak to było z tym? No to było tak, byłem na komendzie. No.
byłem na komendzie, wtargnąłem tutaj w przebraniu funkcjonariusza. Aha. I odbiłem no kolegę. No to zmienia postać rzeczy. I odbiłem kolegę, ale złapali mnie. Byłem w środku, kazali ściągnąć ubrania i zarekwirował mi ubrania, no i zabrał wszystko. Ale nie zostałem aresztowany. Powiedział, że dobra, dzisiaj ci oddamy. No, jak byłeś aresztowany, jak przecież byłeś na celi, no to byłeś aresztowany, ale wypuścili cię po prostu. Tak, ale to... No to byłeś aresztowany. Ale wytrych to inna sprawa, bo ja jestem wytrycharzem z zawodu i ja pełnię rolę wysoką w tym mieście. Wytrychuję. No obecnie mam problem. A co wytrychujesz? No różne rzeczy, drzwi, zamki, wyważam domy, ale to zawodowo. Na przykład małżonka mężowi zmieni klucze, zamek, to ja tak ślusasz trochę. To profesjonaliści to ślusarze, no to oni się tym zajmują. No jestem wytrychasz, to więcej. Bo ja też, tak? Kaseczki, sejfik, kasetka, sejfik, tutaj jakiś. Widzieli? Masz 300, jesteśmy dogadani. Ale 300 nie zwrócą mojego wytrycha, jednego i drugiego. No to oddawaj te 300. To tylko na telefon jeszcze, albo telefon chociaż. No to przecież masz 300 na do wyboru do koloru, stary. Możesz dzięki temu kupić telefon i pobrać samochód w pracy legalnej. I w pracy legalnej zarobisz bez problemu. Wiem, że na przykład na Carzonie Sonia skupuje hurtowo stopy. Dosyć dobrze płaci. Jak to stopy? No z górnika. Jak pójdziesz pracować na górnika. Dobra. W tym tak sensie, mówię, kurwa, co ja mam kroić sensie. Ludzi jeszcze? Nie. Coś bym się nie wybronił z tego. Skądże? Dzięki temu będziesz mógł sobie jakby wiesz, fresh start zrobić. Dobra, to dzięki. No. Jakoś mi pójdzie, ujda się. Łowisz ryby? Proszę pana, czego ja nie łowię? Co złowiłeś ostatnio? No, na przykład karasia. Ha, też złowiłem karasia. Jak ręka był? Dobra, jak panu mogę pomóc? Tutaj siedzę samo. Mi? Nie, temu panu co tam siedzi. Jak, w czym mogę pomóc? Dzień dobry, wreszcie się doczekałem. A mianowicie... 300 zarobiłem. Ratunku, mówiłem. Co się stało? Miałem się zgłosić po zadośćuczynienie za aresztowanie. W sensie... Słucham? U kogo? No miałem się zgłosić do jakiegoś wyższego stopnia, po prostu była sytuacja, że kadeci mnie napastowali taserami. Kurczę. To na recepcję trzeba... No ale nie ma nikogo właśnie tam i właśnie wychodzę, bo już się poddałem. O. Lipa. Nie wiem, czy można kogoś zgłosić, albo bo dzwonek tak samo cały czas. A ile pan miał dostać tych dolarków? 500. No masz. O, dziękuję. Trzymaj się. Miej służby. Już 800. Teraz po rentę. O kurwa! Co tu się wydarzyło? Kurwa! Droba job. Samochód też już mamy. No umówiliśmy się. Masz wszystko, co cię prosiłem? Nie mam telefonu, ciekawe czy to wysłało w ogóle. Dobra, co miałem jechać? Po rentę. Oh yeah. Było blisko, mogło tam dojść do katastrofy. Dobre. Dzień dobry. Ja po rentę ci chciałem zgłosić. A, pan był wczoraj. Jest sędzia główny. Właśnie wychodzi. Tutaj można się do niego zgłosić. Okej. Okay. To dziękujemy bardzo. Miłego ciąka. Panie sędzio, tutaj pan po rentę. Tak. A, pan po rentę. Tak. Były burmistrz, może byś zastąpił aktualnego, co? Bo ten aktualny to... Ja robię. Mogę. Mi szukasz stołka nowego do roboty? Spoko, mogę.
Strona jest taka. Siadaj. To ci dolega? Nie mam nogi. Skoliozy. Nie mam nogi, ręki. Głowa mnie boli. Lewa zastawka jest wymieniona na świńską. Aha. Noc, rekonstrukcja. 90%. Nie mam czucia po prawej stronie ciała. Obumarła lewa półkula mózgu. Bez nerki jestem, bo dałem na sierociniec. Posiadam ten rozbity wyrostek, ale jeszcze nie wycięty. I dziurawe lewe płuco. Arytmie trzeciego stopnia. I poparzenia drugiego stopnia niewyleczone jeszcze z gnilizną na prawej stopie, bo nie stać mnie na leczenie. Oprócz tego wrastają mi paznokcie. I też to trzeba wyleczyć. Dobra, dobra, wystarczy, wierzę, nie muszę oglądać. Numer konta. Nie mam telefonu nawet, żeby sprawdzić. Czekaj, dam ci mój. Ostatnio jak byłem, to był to taki sędzia i skargę na niego chcę złożyć. No to 12,5 tysiąca. Telefon możesz zachować. 12,5 tysiąca? Idealnie no tak. Będę mógł wyleczyć prawą stronę, ale co ja zrobię z tymi paznokciami? Myślę, że medycyna czyni cuda. Czy dam radę? Dasz radę, zgłoś się do szpitala. A jak nie, to zapraszam za tydzień, w poniedziałek. Jeszcze chciałbym skargę złożyć. Na kogo? Sprawdzę akurat z listy. Jest taki sędzia, ale adept. Tak, poczekaj. Chuj straszny. Byłem tutaj wczoraj po rentę. Sędzia adept, poczekaj, już patrzę. Ted Myers, David Jefferson, to nie było dawno. To albo Jefferson, albo Myers. No, powiem tak, typ... mogę sparodiować. No, dawaj. Erboni, dobra, no. I właśnie chciałem po ten przyjść. Przed nami był facet, który chciał wyrobić sobie jakieś zaświadczenie. I on stwierdził, że on nie będzie tego robić, bo on teraz ma inne rzeczy do roboty. Czekaliśmy na niego pół godziny, po czym wyszedł. I jak powiedzieliśmy mu, że stoimy pół godziny na niego, to nas z tasera tutaj, w tym miejscu, pyk i uciekł i zamknął się w pokoju. Ostatni pokój. Tasera? Tak. I dokładnie tutaj, w tym miejscu, to na kamerach można sprawdzić. Tu leżeliśmy, a zamknął się w ostatnim pokoju. Matko Boska, co ty mówisz? I to sędzia. Niemożliwe. Nawet ja tasera nie mam. Ale tamten sędzia miał. Ciekawe skąd. Właśnie, co do miału, to miałbym też prośbę wsparcia finansowego. Jak dużego? No, byli burmistrzowie, to emeryturę powinni mieć. No mają rentę. No, a ta renta... To duża jest. Potrzebuję kwiaciarnię, bym chciał otworzyć i potrzebuję drobnego wsparcia. Ile? Nie wiem, no 300 tysięcy. Ale wszystkie pogrzeby urzędników, wszystkie jakieś uroczystości to w 100% sponsorowane. Tu nic nie trzeba dokładać później. Ja udziałów 40%, 60% zostawiam policjantom. Pomyślimy. Dobrze, to za tydzień jak możliwe, że jest dobry budynek na oku. Okay. Na Vespucci. O, brzmi wspaniale. Vespucci. Vespucci Beach, tak. Albo branżę odzieżową będę szyć garnitury. Dla trupów. Tak, i z tymi kwiatami, już z tej właśnie, w kwieciarni. To kolabo, to kolabo. No tak, ale to dużo pieniędzy potrzebuje. A na start... Jak dużo? No właśnie, to już jak dwie firmy, to będzie z... No 250, myślę. No to na ludzie bym się wyrobił, żeby opłacić... Tak, 250. No dobra, może być. No dobra, to za tydzień. A mogę tą rentę jeszcze dostać? No renta już była. No, patrzę, a ja w banku mam 0. Nie no, 12,5 przelałem. No, dokładnie widzę 5492742, stan konta prywatnego 12500. Ja tego nie muszę nigdzie odebrać? Nie. No to mam 0, co? 0. A nie miałeś przypadkiem na minusie wcześniej? Nie. Poczekaj. No, a to może ci sprawdzę. Ostatnio jak był, to sprawdzał mi. No nie będę pytał o godność. Nie, no jest, 12500. No niemożliwe, przecież widzę. Muszę do banku podjechać? Było, może musisz podjechać do banku? Możliwe jest tak. Było 0, ale jest teraz 12500. Do banku pojedziesz. Będzie wszystko, burmistrzu. Były burmistrzu. A jeszcze chciałem się na sędziego startować. Prokuratora, obrońca. Prokuratora...
Może adwokat, co? Na tak, początek. Tak. No, ja kiedyś z adwokatem cukierki jadłem, to wydaje mi się, że w tej roli spełnię się idealnie. I jeszcze kartoteka, błysk. No błysk, to licencję na broń jeszcze może dam, co? Nie, dobra, już nie róbmy takiego Happy Meala, masz licencję adwokata prywatnego. A co to daje? No, że możesz bronić ludzi. I to wszystko? A jak awansować z tego? Wykazywać się. Dobrze się prezentować, potem prosta droga na sędziego adepta. A jak to wziąć? Dokument. No, widzisz. No i wspaniale, teraz jeszcze, kurwa, czerwona, ale fajna. Dobra, działam, witam. Pasuje ci do outfitu. Idealnie, dziękuję za to. I normalnie mogę te rozprawy siedzieć i mówić przeciw? Tak, normalnie. Dobra. Tylko się nie daj z... O kur... Przepraszam, proszę się odsunąć. Jestem adwokatem. Pod kamienicę wypierdalaj, a nie. Kurwa, taranuję. Ja powiem tak, ja nie chcę być niemiły, ale parcia na szkło to niektórzy mają naprawdę za dużo. No właśnie, tu trzeba zaczynać powoli. Powoli, delikatnie jak ten człowiek. A nie się wpierdala od razu. O. Powodzenia na nowej drodze. Dziękuję. Zajebiście! Pisz, pisz, pisz. Człowieku, przebieramy się, garnitur. A jeszcze pytanie. Ody. Ja też mam pytanie. O, ja byłem pierwszy. Proszę, pytanie. Jako adwokat mam jakąś stawkę z urzędu? Nie. Ale możesz przychodzić po premię. Chciałbym premię dostać. Dopiero zacząłeś. Dobra, spokojnie, załatwię to. Dobra, furę trzeba zmienić teraz, ty. Trzeba jakoś wyglądać. Ty, ale w sumie oni mogą mieć jakieś limuzyny. O! Jeszcze. To było 21 sierpnia. Tak. I od 21 sierpnia... Kurwa, idź do dentysty, bo jak mówię, to słyszę sam siebie! Ile razy mam ci to mówić? Ja pierdolę! Spokojnie, bo ci ziółka pięknie, towarzyszu. Z szacunkiem do pana sędziego. Jak najbardziej. Wie pan, ciężko jest zarobić chociażby na telefonie. Wracając, ten. Wracając. Samochód służbowy? Proszę, daję panu na telefon. Nie ma. Żadnych? Nie potrzebuję gotówki, potrzebuję telefonu, William. A, już. Ja potrzebuję gotówkę. Znajdź jakiś u car dealera i porozmawiamy. To ja tu mogę przyjechać za chwilę. Ale wydaje mi się, no że... No to przyjedź. Że ja zmieszczę się w 30... 30 klockach się zmieszczę. No to wróć, wybierz konkretny model i krniemy. Dobra. A jakieś dofinansowanie dla osób określi. Yo. Okej, działamy. Tak, to jest to. Sport Class PJ 20 tysięcy. Ten też dobry. Dobra, Hustler. O! Hustler. Hustler. Chyba, że coś jeszcze się znajdzie. Dobra, mamy Roosevelta. Roosevelt 75, dobra. Dobra, to już są za duże ceny. Człowieku, będę bronić wszystkich bojówkarzy, nie? Jak nie będą mieć siana w gierce, to za suba na Twitchu. Albo wysłałem potwierdzenie zamówienia na Blueperry. Stary Blueperry w tym Five City otwierać. Ciuchami, człowieku. Normalne dropy będą jeszcze tu. I co? Co wybrałeś? Roosevelt. Ile? No, to już musimy wejść do biura. Dobrze, chodź. Gruba sprawa, ale tak rozglądałem się po terenie. No nic nie będzie taką wizytówką urzędu jak ten pojazd. Mhm. Na samym starcie chciałbym zaznaczyć, że wspaniała funkcja jest wypełniona, super, naprawdę super pracownicy. Widać, że miasto się rozwija, chodniki czyste. Policja. Dobra, ile? 75 tysięcy. Ja pierdolę. Strasznie dużo. Zróbmy tak. Zróbmy te. Obronisz 10 osób, masz to. No, właśnie obronię te 10 osób, ale oni mi nie zaufają, jak ja nie podjadę samochodem. Masz dużo charyzmy, dasz sobie radę. Może być kiepsko. Udowodnij mi, dobrze, że jesteś najlepszy. Że jesteś najlepszy w tym departamencie. Że to ty, dobra, powinieneś być nowym sędzią. Mam też alternatywę, jeżeli właśnie, dawaj, to by się nie udało. Jest drugi, Hustler. Ile? 40 tysięcy. Dobra, to zrobimy tak. Obroń 5 osób do jutra. Hustler jest twój. Do zrobienia. Możesz ich robić. Do zrobienia. A na garnitur i aktówkę? Jakieś dofinansowanie? Dobra, spokojnie, problem. 1500, kup sobie coś ładnego. Dziękuję. A jak zrobię 15 osób dzisiaj, to dostanę 2? Dobra, nie. załatwię. A, jeszcze jedno. SSN osoby. Imię, nazwisko i oficer, który prowadził.
Spokojnie, da się zrobić. No to co? Łapiemy na rambim, przelogowujemy, gramy na dwa komputery. Zaczynam. Wish me luck. Dobra, póki co tym musimy się zająć samochodem. Lecimy, to jest nowy start. Okej, okay. Ruszamy. Muszę wyglądać schludnie, z taktem. Ty, no ale to spodnie garniturowe, buty garniturowe. Tutaj zajebiście, co tu jest do zmiany? Jak już zapłaciłem, to możemy coś poszperać. O kurwa, ty! Ten to jest to, zobacz na to, stary. Piękny, gustowny człowieku. Dobra, bo tu się robi za mocno, nie? Tu się robi za mocno obecnie. No stary. No człowieku. Buty do wyjebania, spodnie też chujowe. Wydaje mi się, że mamy to. Czarne buty, zbyt szablonowe. Musimy dać taki element. Wydaje mi się, że taki niebieski. Nie, ale możemy zmienić buty jeszcze. Bo to chyba tu było, nie? O! Tak, to ta. O, zoba. Tak, pa. Stary, tak, to jest to. Przygotowany. Dobra, zapisz. No stary, zobacz jak ja chodzę. Oj. Czeburek stoi. Oczywiście nie mogę zapomnieć ważnej rzeczy dla każdego adwokata. Jakoś te argumenty muszą wpadać do głowy. Musimy ratować. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Halo. Kolejka, proszę pana, jest i zresztą Konrad jest zajęty. Spoko. Witam. Ale pan gdzie idzie? Ja do biura. A pan biura, jest? Mówi pan? Słucham? Pan jest? No jestem adwokatem. Pan jest adwokatem. Tak. No, obok, ale pan to ma biuro? Tak, obok tutaj. Zapraszam. Jak panowie... Ale tam jest biuro burmistrza i sędziego. Nie, no tutaj. No, major office. A to nie to piętro, to na dole jest. Jesteś jeszcze na dole. No, na dole są, ale... No zaraz mam tutaj zebranie i siadam do konferencyjnej. To do konferencyjna jest tutaj u góry. A, no to dobrze mówiłem. To myślałem, że chodziło panu o biuro jakieś. A nie. No... Tu konferencyjna, po lewej jest tutaj. O, bardzo dziękuję. Adwokat najwyższej klasy stawia na szali. Dobra, nie. Adwokat najwyższej klasy stawia na perfekcyjne rozegranie sytuacji związanej z państwa wyrokiem. Nie mam kurwa kropki w klawiaturze. Serdecznie zapraszam do kontaktu oraz. Do kontaktu stacjonuje również jako wsparcie adwokackie dla person zatrzymanych przez funkcjonariuszy policji oraz innych jednostek stacjonujących w naszym mieście. Wspaniale! To ja nie powinienem być tu? No człowieku, jaka prezencja! Teraz tylko pod komendą stać, stary. Powinienem mieć drugi czeburek, nie? Taki właśnie służbowy czeburek drugi, no. Dobra, idę stuningować ten samochód, niech trochę chociaż wygląda. Naprawić? No i jeszcze ten, w środeczku, kurde... Dobra, to pan wyjdzie, to ja naprawię. Na dniach będę największym prywaciarzem w mieście. Dobra! Trzymam kciuki. Jakiekolwiek graffiti na ścianie budynku od razu do mnie zgłaszać, to pozew taki, posypią się rzeczy. No i służbowy jak tralala. No to tyle. Dobra, proszę bardzo. Śliczny jest, teraz jest śliczny człowieku. Do roboty jak ulał. Spokojnie, jeszcze chwila i Roosevelcik będzie. Dobra, i teraz weźmiemy 5. Pyk na zapas i 0. Ile mamy przy sobie? 300. O. Janusz się uda. Dobra. Wow, mamy 100 tysięcy! Wow, 100 tysięcy! O!
Nic nie ma tutaj, tutaj nic nie ma. Gdzie mieć te notesy, co ludzie mają? Dobry. Witam. Co tam, wszystko w porządku? Tak, ja mam pytanie. No, gdzie śmiało. Można zakupić notes? Notes? Wydaje mi się, że w sklepie tam, w Megamolu może? Dobrze, będę sprawdzać. W Megamolu. Dobra. Co to jest za nazwa? Mutupu. Idealnie zaparkujemy. Zamkniemy. Wchodzimy. To też jest kurwa zamknięte? Aha. O, ale zajebisty interior sklepu. Nice! Persona wiodąca. Wiodąca. Co tu ludzie, nie potrzebują adwokata? Dobra, to mam inny plan. Przepraszam, pan co tu robi? Po części pracuję. I pracuję, a kim pan jest? Komisarz trzeciego stopnia, Andrew Johnson, pochodzę z Kalifornii. Dolne Wybrzeże, właśnie tutaj badamy pewną sprawę z detektywem Holmesem. Halo? Ej, a pana odznaka jakąś mogę poprosić? Jasne, mam w aktówce. Poproszę. Niestety nie mogę panu jej pokazać, gdzie mam pod przykrywką rządu. Mhm. Ja pan pod przykrywką rządu, tak? Tak. A czy ktoś od nas z wyższych rang w policji wie o takiej akcji? Oczywiście, główny aspirant. Który? 01, Ted Bundy. No to niestety... Przepraszam, czy to jest komenda na Beverly Jones? No niestety, to jest Misha Drop. Zaszła drobna pomyłka, przepraszam bardzo. Rozumiem. To zapraszam, ja pana odprowadzę do wyjścia. Mam pytanie, mógłbym się dostać na cele, ponieważ jeden z moich klientów tam dzwonił. A ma pan licencję adwokacką? Tak. Dodatkowo jestem adwokatem, darowym, ale przy okazji mógłbym tam zerknąć. No to proszę okazać taką licencję. Jasne, mam w aktówce momencik. Dobra. Niestety zna pan odpowiedź na to pytanie. Tak, domyślam się tak jak z odznaką, tak? Działam pod przykrywką rządu. Okej, rozumiem. No, nie zmienia to faktu, że no bez licencji no nie jestem w stanie pana wprowadzić na cele, no. Chociaż licencję, żeby pan pokazał. No to jeszcze coś byśmy pomyśleli. Proszę bardzo. A jak pan się nazywa? Bo pan jakieś inne imię, nazwisko mi dawał wcześniej. Rolerowie w siebie naszą Afganistanów. Johnson tą przykrywka od rządu. Niemniej jednak, coś niebezpiecznego przy sobie, tylko... Nie, tylko potrzebuję skierować się na cele. Jest tam mój klient. Ale również jest tam drugi adwokat, więc można się go zapytać również o zdanie, to nie jest żaden problem. To zapraszam za mną. Jesteśmy tam w dwójkę. A jak się klient nazywa? Klient? No ja dostałem tylko wezwanie od adwokata. A, okej, rozumiem. Jakieś podstawowe czy coś. Adwokat jakiś przyszedł. Ja już jestem. Już wszystko tu załatwione, jest pan adwokat z urzędu. Okej, w takim razie dziękuję. A to... Wie pan, za moją... Zapraszam ten. Bądźcie, a... Będę mógł tutaj zostawić karteczkę? Z tego co widzę, to już pan zostawił chyba kilka. To nie są moje właśnie i tutaj ktoś próbuje wygryźć mnie z interesu. Jakbym tutaj to tutaj, do tablicy korkowej. URL socjalizacji, proszę już nie kraść. O matko, zapraszam. Wytrychowałem samochód. Wytrychowałem auto i uciekałem w sumie, ale nie chcę tego. O Jezu, co tu się stało? Przykorkowało się coś. Aha. No nieźle. Dobra, tutaj pan sobie przyczepi na tablicy korkowej karteczkę. Po lewej tu. Dobra, zapraszam za mną. Nie w razie czego widzicie w aplikacji jest... A jeszcze jakby pan mógł, jak się pana nazwisko czyta, bo tak komplikowane trochę. Szybę na szulę Afganistanów. To chyba nie jest chodzenia z
stanów. Chyba pan nie jest, prawda? Nie, no jestem w różnych stanach ogólnie. Teraz jestem w stanie rozpaczy, ale zaraz mogę być w stanie uśmiechu. A skąd pan pochodzi, że tak się zapytał? Takie jakieś... A, sierociniec Johnson, stare Beverly Hills obok Houston. Rozumiem. Wychowałem je antylopy. Dziwna sprawa, ale tak naprawdę to było zoo publiczne i podrzucili mnie tam. Rodzice pomyli okienka nadziei, wrzucili mnie do tak naprawdę obok karmnika dla szympansów. To było miejsce, gdzie po prostu w okienko można banany było im rzucać i mnie tam przy okazji wpakowali. Pan po części jest jak taki Mowgli albo Tarzan. No Tarzan to mało powiedziane. Ale dlaczego Mowgli? No bo w Księdze Dżungli no, tak Mowgli nie mogli, ale tak naprawdę wychowali, tak? Chcieli bardziej, dokładnie. Chcieli. Jak już to chcieli. Do widzenia. Dobra, miłego dnia życzę. Wzajemnie. Ty, Czeburek stoi. Na szpitalu łatwiej dam, tam gdzie się zatrzymanych, co umierają prawie, leczy i tam mogą przejść. Wszystkie maze banki, kurwa nie maze banki, wszystko trzeba... Uku! Zawieź na skład. Dobra. Stój. O. Burmistrz. Który sklep? Obojętny. Dobra, trzymaj się. Ty, co wbili za nawigację? Ciekawe, co tam jest. Sprawdzimy, czy na komendzie są właśnie te. A jak nie, to będę płacić innym, żeby wpisywał. O! Od razu robię za adwokata. Nad sejfem w sklepach jeszcze, no to najważniejsze. Co to kurwa? Myślałem, że już pesteczka, nie główka leci. Muszę sobie nagrać binda. Najlepszy adwokat w mieście, nie? I człowiek z taką muzyką, wiecie. Ty, jak ich oddają, to ja od razu czekam. Ty, ale tam są strzelanie. To jeszcze na mi... O, telefon. Pierwszy klient. Dobra, bo tu długi pościg trwa. Halo? Brawo. Ja zaraz, nie dzwonił pan do mnie? Nie, to ty dzwonisz do mnie. Panie pierdolony. Banujcie go, kurwa. Admini, banujcie go. Co mam? Kto za to zapłaci? Kurwa, czekaj. Pokaż rej. Pan adwokat. No, na tym, na ćwierku się pan ogłasza. Tak. No to chyba pan powinien wiedzieć, kto był winny tej sytuacji. 2000 i nie robię pozwu. No dobra, no to numer konta może podam, co? Na odwrót. Pan mi 2000. Czekaj, na odwrót to będzie 78261304. Okej. Dobra, to daj ten numer konta. Podaję ci na karteczce, czekaj. Dobra. No dobra, 403. Podyktuję może. 403. 162. 162. 87. 473162? Nie. Dobra. Teraz. 403? No. 162? Tak. 87. Okej. I mogę jakiś SSN prosić? Jasne. Albo imię i nazwisko? Imię i nazwisko. Louis Picoult. Dobra. Powinno być. Dziękuję. Louis Picoult. Kurwa, kiedykolwiek go znajdę, człowieku. Dusił mnie. Pozanożował. Louis Picoult. Gdzie są ci wszyscy policjanci? Co jest ty? Co jest za utwór? Co się tam dzieje, kurwa? Się nie spodziewałem tego. Ty, no wszystko przebadałem, a... Dobra, mam plan. O. Idealnie się składa. Ja tutaj z Williamem asystuję. Jasne. To odłożysz tylko broń do koszyczka i zapraszam. Pan też? Też tutaj? Tak. Pan jest z wami? Znaczy, no ja nie wiem. Ty do klienta jesteś? Nie, ja się uczę od mistrza. A, dobra. Tylko, że ja tylko asystuję, nie? W sensie, ja tylko patrzę sobie, to muszę popatrzeć raz. Pa, jaką stylówę. Cześć, Nelson. O. Do którego pana?
Do wszystkich. Kurwa, czterech na jednym oknie. Dobra, panie policjancie, co panowie zrobili? No w skrócie tak. Ten i ten jechali autem, mieli przy sobie broń. Dwóch z trzech strzelało. Nie dosiadł. No i każdy tam pokazał. Nie dosiadł. Panowie, hurtowo czy każdy pojedynczo? Hurtowo. Tak, nie dosiadłem się. Panowie, mają licencję na broń? Kurwa, macie, ręka mi zaraz zwiętnie. O panowie! Macie jakieś alibi, coś na swoją obronę? Takiego? Trochy poprali od was? Wiecie, ile wam grozi? Co was najbardziej boli? Kurwa, to są jacyś... Są ludzie, co kurwa montaże robią człowieku z tej gry, jak robią napad. Nie ma dla nich ratunku. Tam? Nie ma. Nie ma. No, ciężko może być z nimi. No prosili o adwokata, no co? Mają takie prawo. Mogę jakoś opuścić teren? Jasne, zapraszam. Serio mi zabrali samochód, a ten też fajny. Myślałem, że to mój czeburek. I jeszcze bez samochodu. Ciężko być tym adwokatem. Ludzie na siebie pozwów nie robią. Fan moim trzeburkiem se przejeżdża. Jeszcze czuję, jakbym grał na serwerze dla subów, nie? Nara. Oddajesz albo to kurwa, stary. No. No i git. Tu choćbym chciał, choć ja bym pragnął, rzekłbym, że chciałbym więcej. Toć możliwości mniej, a nuż ludzie nietypowi. Jakobym chcieć i próbować. Nigdy prawdą to.